Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Days Gone. Zostaw oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek. No i pytanie, czy dzisiaj środa, czy czwartek, to już zależy od Was. Kontynuujemy od miejsca, w którym sobie ostatnio zakończyliśmy. Mamy mało... No już, zjeżdżać stąd, wy małe gówna. Mamy bardzo mało amunicji, więc musimy powoli się tutaj skradać. A poza tym to musimy przeszukać to miejsce. Dobra, traszki. Traszki są płochliwe i zazwyczaj trzymają się trudno dostępnych miejsc, takie jak dachy budynków. Zaatakuj dopiero gdy wyczują, że mało zdrowia lub gdy wykroczysz na ich teren. Tak, okay. Właśnie tak. Zostańcie tam i wszyscy będą szczęśliwi. Okej. Okay. Czyli te małe gówna nie atakują, dopóki się nie ogarną, że jesteśmy dość blisko. Pytanie, jak mogę pokonać tego zombiaka? Krzaki. Zapewniałem osłonę podczas działania w ukryciu. Jeśli cię nie zauważono, pozostań w przykucnięciu przy użyciu alt i odwróć uwagę wrogów, rzucając kamieniami. Dobra, czy ja mogę jakoś... Czyli mogę atakować, ok. Właśnie się zastanawiałem, czy jestem w stanie podchodzić do nich blisko. Jestem w stanie podchodzić blisko do zombiaków, żeby je wykończyć po cichutku. Dobra, poczekajcie sekundę, bo ja tak nie lubię grać. Muszę mieć ustawione to pod... Fajny przycisk, więc tu coś jest pod R-em, czyli atak wręcz. Muszę to sobie przełączyć pod... To jest przeładowanie. Działanie kontekstowe. To musi być to. Zobaczmy, czy teraz będzie to samo. Sobie zmienimy to pod myszkę, bo mi będzie wygodniej o wiele w ten sposób działać. Okej. Okay. Możemy się schować zawsze w śmietniku. Broń biała. Dobra, ale coś mnie tu... Wykrywa? Nie. Tak, to było to. Dobra. Kurde, to jest dość ryzykowne. Mam maksa czegoś. Aha, okej, okay. Czyli mamy maksymalnie ten... Maksymalną ilość... Przyda się. Aha, dobra, czyli mam dwie T i tu mam pełny magazynek plus jeden, dobra. Kumam, jak to działa. Safe. Zobaczmy. Wabik. Po wyposażeniu się w przedmiot, aby wycelować... Okej. I to jest pod tym i gdzieś tu muszę mieć wabik, tak? Mhm. Rozumiem już. O kurwa, tu ich jest tyle, że to chuj. Walka lub ucieczka. Czasami najlepszą strategią jest wziąć nogi za pas, jeśli masz dostępne kondycje. Aby ten... Co ty na Okej, no było to troszeczkę ciężkie, ale... Ej, spoko. W sumie nie wyszło tak źle, bo... Jest sporo rzeczy tutaj, związanych właśnie z medykamentami, które mogę sobie zebrać teraz. Właściwie była tutaj jedna rzecz jakaś związana z medykamentami, której nie zebrałem, więc teraz mogę się po nią cofnąć. Sobie ją zebrać, nie? Gdzieś to tu zostawiłem, już nie pamiętam w sumie gdzie. Tu chyba w łazience było? O, no właśnie. No i dobra. Git. Zobaczmy co mamy tutaj. O, wyjście. Tu jest gniazdo, tu byłem. Raczej w okolicy teraz już żadnych nie ma. Mogę zrobić molotowa w sumie. Tylko... Okej, tu są jeszcze kolejne te, to sobie wezmę i użyję bandaż. I ten wezmę. Nie opłaca mi się chyba tego niszczyć, tego gniazda jednego i drugiego. Tam gdzieś jeszcze jest jakiś zombiak. Aha, dobra. Nie było pytania. Idziemy dalej. Tutaj wszystko przeszukałem. Dick! Jak leci, brachu? Gotowy? Jeszcze nie. Muszę się dostać do warsztatu Williego. Pewnie ma tam pompę paliwową. No to róż dubsko. Przejeżdżałem obok jednego z tych... No jak się to zwie? To coś, co rozstawiają wieczyści. Pieczęcie. Właśnie. A to znaczy, że oni gdzieś tu są. Pytanie, kim oni są, bo tego na razie jeszcze nam nie powiedziała gierka. Tłumik. Wycisz broń, montując jej tłumik. Wybierz z koła przytrzymania kompatybilną broń i naciśnij E, by wykonać... by przełączyć. No dobra. Czyli mamy, moi drodzy, pistolet z sumikiem. Aha, czyli tu mamy jakby... Mogę mieć nóż też, tak? Czyli nóż i broń biała w postaci... Tego, okej. Paliwo. Okej. A dobra, to jest ten, co wchodzi na dach. Apteczka. zajęte dechami. Muszę znaleźć inną drogę. Może uda się... Przez dach. Jakoś przez dach. Kolejne traszki. No, właśnie tak. O kurwa. Ile ona przywraca? Nie no, wolę chyba bandażem, nie? Okej. Bandażyk. Jakieś części złomu. Okej. Szkoda, że to się od razu nie wytwarza samo z siebie. Znajdźka. Dobra, co mamy w szafce? Amunicja, o. Pięknie. Plus 10 do pistoletu i 7 do strzelby. Gdzieś tu musi być pompa paliwowa. Trochę tego, trochę tamtego. No jest pompa paliwowa do motorka. Czy tam motocykla. Sorry, nie znam się, możecie mnie poprawić. Dla mnie to jest gówno na kółkach. Nie wiem. Samochody najlepsze. Boozer, jesteś tam? Znalazłem tę część. Ruszam teraz na autostradę. Wieczyści. Boozer. Buzman? Cholera. Trzymaj się, Buzman, już pędzę. Cholera, Boozer, gdzie ty jesteś? Słyszę ich. Ale pojeby. Te tatuaże to martwe symbole martwych ludzi! Martwe symbole zagubionych! Te... Złaście ze mnie! Jebane sukinsyny! Motorowcu! Musisz się ukorzyć, motorowcu, bo jesteś zagubiony, a my odnalezieni. Pokaż ścieżkę, bracie! Ścieżkę! Pokażemy ci! Jesteś odnaleziony! Ścieżka! Jesteś zagubiony! Ścieżka! Zagubiony! Ukoż się! Ukoś się! Ukoś! Ścieżka, bracie! Ścieżka! Osłony, możesz ukryć się za przeszkodą kucając za nią, naciśnij Alt, żeby włączyć lub wyłączyć przykucenie. Kurwa mać. Zmiana ramienia, celując przy użyciu naciśnij Z, aby zmienić ramię. Tutaj! Wy sukinsyny, zostawcie go! Wieczyste dupki! Chodźcie tu! Nie wszyscy. Buzę. Nie zabijaj wszystkich! Co do jednego, kurwa! O mój Boże. O kurwa. Chodź, pomogę ci. Nie dam rady. Nie dasz. No już, wstawaj. Musimy zjeżdżać, kolego. A to tak, jakby na mnie czekali czy coś. Kurwa! Nie widziałem. Potem mnie dorwali. Okej. Moja ręka. Nie patrz na nią. Kurde, moja ręka. Serio mówię, nie patrz na nią. Boże! Nie patrz na nią. Wsiadaj na motocykl. Kurwa. Już jedź! Jebani wieczyści! Fuck, jaka horda nas goni. To tylko draśnięcie, odblokowane osiągnięcie. Yo. Cholera. Myślałem, że już po nas. Hej. Może zaczekasz tu chwilkę, a ja sprawdzę, czy wszystko gra. Chrzanić to. Tam jest łóżko, które mnie wzywa. Dobra, wygląda tak samo jak wcześniej. Co? Nie ma tu nic do zwinięcia. Ja tylko odpowiem na wezwanie. A, dzięki Bogu. Poczekaj, zgarnę motocykl i poszukam ci opatrunku. Poradzisz sobie? Tak. Dobrze. Podjadę do tego punktu, Niro. Powinni mieć jakieś sterylne bandaże i środki przeciwbólowe. Nie zostawiaj tam mojej maszyny. Nie, ja tam pójdę. Znaczy się pieszo, póki jest jasno. Hej, mam trochę amunicji, jeśli potrzebujesz. Jest w skrzynce przy drzwiach. Dzięki. Ej, nie ruszaj mojej strzelby. Boozer. No dobra. Trzymaj. Dzięki, bracie. Po prostu czuję się bez niej nagi. Okej, ale śmiało. Szafa na broń. Nowe przedmioty. Podstawowa, boczna, specjalna. Okej. Dobra, czy ja mogę jakoś wejść tutaj sobie w jakieś umiejętności? Tu jest... O, dobra, pod i mamy ekwipunek. Zaopatrzenie, tworzenie, materiały. Umiejętności. Są jakieś umiejętności, okej. Nie mam punktów, dobra. Te na razie pewnie nam jeszcze nie pokażę. Mapa. O kurde. Jesteśmy tu. Mamy iść tu. Tak wygląda w ogóle mapa. A, i tu jest ta stacja, na której byliśmy przed chwilą. A stąd przyjechaliśmy. Czaje, wątki fabuły. Postęp, znajdźki, trofea. Pamiętam. To mój brat, bez spoczynku. Ostra jazda, w pogoni za Leonem. Dobra, no na razie lecę tak, jak mi pokazuje gra. Boozer, z twoją ręką nie jest dobrze. Kurwa mać. Muszę znaleźć coś na jego rękę. Dobra, no mamy iść z buta. Tworzenie bełtów. Możesz pozyskiwać nowe bełty do kuszy, tworząc je z cedrowych gałęzi. Zrobisz drewniany promień, natomiast ze złomu grot. Połącz oba elementy w kole przetrwania, rozwijając kategorię kusza i tworząc bełty. Okay. Co jest, kurde? Boozer, nie śpisz? No, co tam? Właśnie widziałem, jak ktoś kręci się koło kryjówki. Że co? Co tam robi? Nie wiem. Pójdę za nim. Sprawdzę, czy jest ich więcej. Biegam bez odbioru. Tam już widzę kolejną osobę. Ej, kto tam? To ja, do cholery, nie strzelaj! Lornetka i oznaczanie. Użyj lornetki przy pomocy B i wyceluj je w przeciwników, by móc ich oznaczyć. Oznaczenie celów ułatwia śledzenie ich ruchów. Po znaczeniu ludzkich wrogów zobaczysz również ich poziom czujności. Tam gdzieś jeszcze jakiegoś typa widziałem. Wydaje mi się, że wszyscy. I co znalazłeś? Tak jak mówiłem, ci włóczędzy, których widzieliśmy na jednym motocyklu, zaszyli się tu niedaleko. Ta, co ty nie powiesz? Dobra miejscówka to jakaś wieża strażnicza. Jest siatka i w ogóle. Możemy ją zająć. Kurde, zajebiście. Jak się zrobi ciemno, wejdziemy tam, zajebimy skurwieli, a potem się rozgościmy. A, ale wiesz, że mają gnaty. Jeden z nich jest chyba pokiereszowany. Damy sobie radę. Tak? Pierdolcie się. Ja myślę, że nie dacie sobie rady. To co? To twój koniec, mój przyjaciel. O kurwa. Widziałem kogoś. Ty, ej, no o tym nie pomyślałem w sumie. O tym nie pomyślałem, że mogą mnie zobaczyć przez to, że jest włączona latarka, no. Czy mogę tę broń podnieść? To już moje. No właśnie. Szybkie przeładowanie broni. Naciśnij 1, 2, 3, żeby szybko przełączać. O Boże, przełączanie się na broń podstawową, broń dodatkową lub broń specjalną, ok? Co? Czyli mówicie, że chcieliście zająć naszą bazę, tak? Tam jakiś zombiak jest. Co? Okej. No i dobra, gotowe. Wszyscy. Musieli tu za nami przyjść. Sukinsyn. Wara od góry O'Leary. Boozer, znalazłem ich obóz. Tylko kilku włóczęgów, którzy chcieli zająć nam kryjówkę. A nie mówiłem? Pora pomyśleć o przeprowadzce na północ. Najpierw trzeba ogarnąć ci łapę. Potem pogadamy o ruszeniu w trasę. Idę do motoru. Bez odbioru. No dobra. A gdzie jest ta broń, którą... Pułapki... Dobra, lecimy. Ach, cholerne świrusy. Ach, pieprzony deszcz. Jak nie świrusy, to zaczyna kurwa padać. Czemu tu ciągle pada? A w Polsce wczoraj padało. Gdzie ja jestem? Muszę być już blisko. O kurwa, jak tu wysoko. Muszę się dostać do motocykla. Coraz bliżej. Spokojnie jak na wojnie. Tu jest jakiś budynek. To sobie przeszukajmy go w sumie. W kiblu nic nie ma. Muszę go znaleźć. No, dziecinko, gdzie ty kurwa jesteś? No w końcu. To tu go zostawiliśmy. Ta. Był. Zostawiony tu. Maszyna zniknęła. Kurwa! Niech się Cooplent! Hej! Jesteś z obozu Cooplenta! Gdzie mój motor, kurwa! Ej, stój, czekaj! Orzesz ty! Nie zabrałem ci maszyny! Słowo! Nie zabiję cię! Przestań uciekać! Jezu Chryste! Spytaj Cooplenta, ja nic nie wiem! Hej! Chcę tylko mój motocykl! Nic nie zrobiłem! Orzesz, kurwa! Dobra, to teraz cię zabiję. Boozer, jesteś tam? Tak, masz swój motocykl? Nie. Ludzie Cooplenta zdążyli go zgarnąć. Idę do jego obozu. Wikon bez odbioru. Kurna, na motor mi zajebali. Aha, dobra, czyli one jakby biegną do miejsca, w którym ja ostatnio mnie widziały. Czy tam słyszały. Dobra, okej. Cenna wskazówka. To nie są wrogowie, okej. St. John, to ty? Jakiś skurwiel podjebał mi motor! Nie mam pojęcia, o co ci chodzi. Musisz pogadać z Manny. Dobra, właśnie do niego szedłem. Znajdź Manny'ego. Okej. Panie. Kuchnia. Trofea. Jak się masz? Tu mogę coś oddać. Zdawanie trofeów. Dostarczając zdobyte uszy świrusów zbieraczom trofeów, zyskasz trofea, zaufanie obozu, w którym przebywają i zarobisz kredyty. Różne świrusy zapewniają różne nagrody. No, hej. Hej, dobra robota. Na razie to tyle. Okej. Kuchnia. Aha, do zobaczenia. Obozowe kuchnie. Dostarczając zdobyte mięso i rośliny do obozowych kuchni, zyskasz zaufanie i zarobisz kredyty. Różne rodzaje mięsa i roślin zapewniają różne nagrody. Dziś to wszystko. Kuchenne zaopatrzenie. Okej. Dlaczego tu jesteś? Handlarz. Hej, Manny. O, dawno cię tu nie widziałem. Albo byłem zbyt zajęty. Pracuj ciężko, a dostaniesz michę. Ta, życie obozowicza. No, życie obozowicza. Czytałem kiedyś książkę. Zen i sztuka naprawy motocykli. Znasz ją? Nie, nie miałem czasu na czytanie książek w dawnych czasach. No, prowadziłem warsztat. Farewell. Kazałem ją przeczytać mechanikom. Bycie mechanikiem wymaga wielkiego spokoju umysłu. Spróbuj pracować z pustym brzuchem. Na pewno się skupisz. Manny, szukam motocykla. Serio? O. Tego nie chcesz. A czemu nie? Dopiero co go przywieźli. Jakiś durny sukinsyn porzucił go w syfie, żeby zardzewiał. Do tego go zajeździł. Ten głupek chuja wiedział o motocyklu. Tak mówisz? No, mówię ci. Był strasznie zniszczony. Znaczy, rozłożyliśmy go. Nawet nie miał pompy paliwowej, aby się przydała. O, stary, pompy paliwowej. Takie jak ta? No tak. Właśnie takiej, Manny. Okej. Widzisz, kiedy mówiłem głupek, miałem na myśli tych głupków, którzy przywieźli maszynę. Wiesz, nie przywiązali jej porządnie, przez co cały czas obijała się na pasę i... Dick, pogadajmy. Niezła rozpierducha tutaj była. Wczoraj oberwaliśmy. Znowu wieczyści. Już 2 razy tu byli. Niektórzy mówią, że szukają ciebie i Boozera. Wiesz jak jest. Ludzie w syfie mówią różne rzeczy. Ludzie tutaj dbają o swoich. Ale po kilku dniach bez jedzenia... Sam wiesz jak jest. W jeziorze nic nie ma? Łapiemy trochę pstrągów. Do jeziora spływa woda z roztopów. Nikt go nie zarybia i wkrótce nie będzie czego łowić. Chyba wszędzie tak się dzieje. Dobra, w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek. I widzimy się w kolejnym jutrzejszym odcinku. Trzymaj się, miłego popołudnia. Cześć!